Puchar Ligi Mistrzów nie dla Interu. Nerazzurri przegrywają finał z Manchesterem City po wyrównanym pojedynku. Tymczasem poznaliśmy komplet drużyn, które będziemy oglądać w Serie A w przyszłym sezonie. Swój byt w pierwszej lidze włoskiej zapewniają sobie Ella Verona oraz Cagliari. Bari zatrzymuje się w Serie B, dokąd spada też polska specja. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo, Amici Sportivi, poniedziałek 12 czerwca 2023 roku, dzień dobry. Moi drodzy, to ostatnie akcenty sezonu 2022-2023, czyli finał Ligi Mistrzów oraz finał Baraży. O utrzymanie i awans do Serie A i o tych trzech meczach dzisiaj sobie porozmawiamy. Dziękuję, że jesteście, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pozostawienia łapy w górę pod tym przeglądem prasy. No i oczywiście do dyskusji, bo sporo emocji ostatnimi dniami przeżyliśmy. My, fani Serie A, fani Calcio, czy Calcio is back dzisiaj? W tle domanda del giorno. No jak traktować te trzy przegrane europejskie e, finały? Czy to powód do dumy, bo włoskie zespoły tam awansowały, co nie zdarza się co roku? E, czy też rozczarowanie z uwagi na to, że wszystkie finały przegrane? Roma, Fiorentina oraz Inter. E, no porozmawiamy o tym na koniec tego przeglądu prasy. Ja tymczasem oczywiście zapraszam na to, żebyśmy zaczęli od primo Piano, czyli od przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Czyli Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista, a dzisiaj akurat na okładkach miks nie tylko piłkarski. Wdarły się również na jedynki tematy wyścigowe, Lemo, MotoGP. My jednak skupiamy się oczywiście na boiskach, na piłce kopanej, na każdej okła z okładek news dnia, czyli Ella z Verona i Cagliari w serię, a po barażach. Corriere dello Sport wystawia wręcz pomnik Claudio Ranieriemu, trenerowi Cagliari, nazywając go księciem Principe Ranieri i to tytuł dzisiejszego wydania Koriere. Gazeta pisze o Interze, planach transferowych na Radzurich, czyli skamatce jako uzupełnienie napadu, zaś dziennik Il Romanista wita pierwszy nowy nabytek Romy, no bo do ekipy Giallo Rossich dołącza Usema Oar, który podpisuje kontrakt do 2028 roku, a dziennik pisze a teraz czas na dikę. no zobaczymy jak te transfery będą wyglądały, o Mercato jeszcze będzie czas porozmawiać, my dzisiaj skupiamy się na trzech finałach. Nie skupimy się na propozycji arabskiej, propozycji zatrudnienia dla Massimiliano Allegri'ego. Dzisiaj rozmawiamy o interze i finale Ligi Mistrzów oraz o dwóch barażach, które przysporzyły ogrom emocji tym, którzy je oglądali czy przeżywali bezpośrednio ze stadionu. No to już w ogóle. Zaczynamy od finału Ligi Mistrzów. Jak tam wasze wrażenia, drodzy amici sportivi? Czy Inter faktycznie był takim finałowym piłkarskim kopciuszkiem? Wydaje się, że nie, z uwagi na to, że pojedynek był wyrównany, choć trochę pechowy dla Nerad różnicę klas Mediolańczycy, jeżeli o takowej można mówić, to nadrabiali na pewno zapałem, wytrwałością, tą zwartą grą i walką. Zostawili serce na murawie, ale to nie wystarczyło. Zacznę od okładek wczorajszych wydań Gazety dello Sport i Corriere, które podsumowywały ten mecz w ten sposób. Lautaro Martinez na okładkach obu dzienników, no i hasła. Lacrime da campioni, czyli mistrzowskie łzy na jedynce Gazety dello Sport. No i Cosino nie w ten sposób tak głosiło Corriere dello Sport. No obie gazety podkreślały jednak, że to Inter napędził strachu kosmitom z Manchesteru City. Jak niewiele brakowało do wyrównania, jak niewiele brakowało do szczęścia, podkreślane też błędy Lautaro i Lukaku, które sprawiły jednak, że choć było blisko, to jednocześnie tak bardzo daleko. Chciałbym przedstawić oczywiście perspektywę obu dzienników na to spotkanie. Jak możecie się domyślać, Włosi chwaleni za to, że w ogóle dotarli, dotarli do finału, że postawili się tym marsjaninom, kosmitom z Pe Manchesteru City, Peppa, Guardioli skonstruowanego do tego, żeby wygrywać. Najpierw zajrzymy do Gazety dello Sport. Pierwsza rozkładówka głosiła Inter kerabia. Co za wściekłość, co za złość. Inter przegrywa, chociaż gra jak równy z równym. Radzuri spojrzeli w oczy mistrzom i nie spuszczali z nich wzroku. Tak opisywał to wczoraj Luigi Garlando. Wytykał jednocześnie błędy, zwłaszcza Romelu Lukaku. Zwłaszcza ten w 89 minucie spotkania. No wielkie rozczarowanie, wielki niedosyt. To wszystko okraszone rzecz jasna fotografiami, z tego meczu, tak opisywała to gazeta Dello Sport, co na to de dello Sport. Z kolei, gdybyśmy otworzyli wczoraj ten dziennik, zobaczylibyśmy fotografie cieszących się z sukcesu, z triumfu piłkarzy Manchesteru City, wściekłego Simona Inzagiego no i hasło Inter notte Maledetta, Inter. Przeklęty wieczór, przeklęta noc tak wyglądała ta rozkładówka. Rzymska gazeta, rzymska redakcja pytała, czy na pewno wygrali najsilniejsi. Puchar wędruje do City, Guardioli, skonstruowanego do wygrywania, ale na Radzuri pokazali, że byli godni pojedynku na najwyższym poziomie. Zostali zatrzymani tylko przez Pecha i przez Edersona. Dużo pochwał ogólnie we włoskiej prasie pod adresem Interu, sporo krytyki natomiast pod adresem duetu Lula, a zwłaszcza Romelu Lukaku, którego znowu oglądaliśmy w wersji niewykorzystującego swoich sytuacji, bądź nawet przeszkadzającego kolegom w wykorzystaniu szans, które kreowali oni. Zajrzyjmy do rubryk Lepagelle, rubryk, ponieważ chciałbym pokazać znowu perspektywę, Gazety i Corriere dello Sport. W związku z tym wyjątkowym spotkaniem Gazeta dello Sport ocenia Inter jako drużynę na 6,5. No a bohaterami to trochę znamienne, ale Gazeta wybiera najlepszym Federico Di Marco, Corriere zaś Matteo Darmiana. Obaj otrzymali notę 7. Najsłabszy zdaniem Gazety Hakan Czalanoglu. Za zdaniem Corriere Lautaro Martinez obaj otrzymali piątki, a co ponad to bardzo chwalony Francesco Acerbi. Nota 7 od obu dzienników. Ukłony za skasowanie Erlinga Hallanda. Niektórzy w ogóle podśmiewali się przed meczem z zestawienia Acerby Haland, Jak to w ogóle brzmi? A tu proszę, Włoch dał radę. Obie gazety doceniają też Onanę. Corriere dello Sport daje mu siódemkę, gazeta 6,5, ale podkreśla, był decydujący przy dwóch okazjach. Najniższą notę, czyli piątkę, poza antybohaterami otrzymuje wspomniany już Romelu Lukaku. Po meczu dumny ze swoich był oczywiście Simone Inzaghi. Rozczarowany z niedosytem, ale warto powiedzieć, że dał radę docenić to, czego dokonali jego zawodnicy. Oprócz artykułów, bo bardzo dużo artykułów na temat tego finału znaleźliśmy, znaleźlibyśmy we wczorajszych wydaniach włoskich dzienników sportowych. Znalazł się ten, w którym cytowany jest właśnie szkoleniowiec Nerad Artykuł opracowany przez Filippo, Filippo Conticello Inzaghi, który powiedział Chcieliśmy wygrać za wszelką cenę. W końcówce mieliśmy sporo okazji do wyrównania. Zasługiwaliśmy na więcej. Szkoda, ale powiedziałem chłopakom, że powinni być dumni z tego, jak daleko zaszli i w jaki sposób rozegrali ten finał. Taki już jest niestety futbol. No i ten tytuł atesta altissima, czyli z wysoko podniesioną głową, no mimo żalu, mimo rozczarowania faktycznie wydaje się, choć jestem ciekawy w ogóle waszych wrażeń, waszej opinii, że Inter faktycznie w taki sposób mógł zejść w tym meczu czy po tym meczu z Murawy. No ale pytanie brzmi, co z tym Calcio Izbek? Tyle pompki, tyle dumy, tyle takiej radości w związku z tym, że włoskie zespoły zagrały trzy włoskie Europejskie finały, no ale trzy przegrane. Dzisiaj w gazecie Dello Sport znajdziemy taką ciekawą analizę tego w ogóle tematu. Zajmuje się nim Luigi Garlando. Rozkładówka poświęcona właśnie Włochom w finałach, tych przegranych finałach. Luigi Garlando tytułuje swój tekst w taki znamienny dosyć sposób: to znaczy, Italia przegrana, ale nie pokonana. Czemu tak? Z uwagi na to, że zdaniem redaktora, ponieważ Roma, Fiorentina i Inter przegrały o włos albo w rzutach karnych. Wszystkie finały włoskie kluby rozegrały jak równy z równym. Bramki zdobyli Dybala i Bonaventura, czyli jak czytamy, numery 10 choć z takowymi nie grają. Czy to przypadek, czy też należy na nowo zdefiniować ich rolę w zespole? Tak pyta autor. No ale analizując, co zadziałało w każdej drużynie, a co nie, w każdym przypadku napisał w ten sposób: Inter na plus. Odwaga, charakter, osobowość na minus wykorzystywanie tworzonych sytuacji. No, inter nie ma bombera z prawdziwego zdarzenia, urodzonego do takich meczów, do takich wieczorów. Nie wypalił pomysł z Joaquinem Correo. Myli się Romelu Lukaku. Neradzuri potrzebują więcej. Stąd też między innymi dzisiaj łączony z interem Gianluca Scamacca. Zobaczymy, jak mercato w wykonaniu mediolańczyków będzie wyglądało. Roma na plus nastawienie. Zwarta drużyna stworzona przez José Mourinho, ale jednak potrzeba więcej. Więcej jakości, więcej spokoju, choćby Gianluca Mancini, który gra fizycznie i twardo, ale niejednokrotnie w kluczowych sytuacjach puszczają mu nerwy. Fiorentina tymczasem potrafi zafundować rywalowi wymagające warunki, proponuje ofensywny futbol, no ale ma spory problem z bilansem bramek zdobytych. No, i straconych. Nie wygrywa się tylko piłkarską tożsamością i pomysłem. Ważne, żeby charakter pchał do przodu w najtrudniejszych sytuacjach. To takie zwięzłe podsumowanie Luigiego Garlando tego, co wydarzyło się w tych trzech europejskich, z akcentem włoskim, finałach. Co wy na to? Zerknę do rubryki Domanda del Giorno niebawem, do wyników na żywo tejże ankiety. Czy to bardziej duma, czy to bardziej rozczarowanie? Na którą stronę przechyla się ta szala? Natomiast my porozmawiamy o emocjach związanych z Serie A, a w zasadzie z utrzymaniem i awansem do tejże pierwszej ligi włoskiej. Wczoraj mecz Spezia kontra z Verona w na Mapei Stadium w Reggio Emilia przysporzył tylu emocji, że absolutną przyjemnością było go dla Was współkomentować razem z Tomkiem Zielińskim na antenie Eleven Sports. Dzięki wszystkim, którzy dołączyli do nas, no pisaliście szybko pod hashtagiem Włoska Robota, że emocji więcej niż w finale Ligi Mistrzów. No bo faktycznie, szybko zdobywane bramki, cztery w pierwszej odsłonie spotkania, ale druga połowa też nie rozczarowała. Specja, która rzuciła się później do szaleńczego odrabiania strat. Ten epizod w ogóle z Dawidem Faraonim, który wybronił, poświęcając się, otrzymując czerwoną kartkę, sytuację ręką kiedy to Eldor, Szomu, Eldor Szomurodow przelobował bramkarza Monty Po, to wszystko działo się wczoraj na naszych oczach, i ostatecznie Ella z Werona zapewnił sobie byt w Serie A, no a spada. Polska specjowianka, jak mawia Piotr Dumanowski. Zajrzyjmy, jak opisuje to Gazeta dello Sport. Ta tytułuje swój artykuł: Verona untris salvezza. Trzy bramki, które warte były, czy warte są wciąż utrzymania. Takich emocji życzylibyśmy sobie w każdym meczu ligowym. Ellas wygrywa 3-1 po, po dublecie Sri Gong i trafieniu faraoniego dla specji strzela Ampadu, który zalicza, powiedziałbym, chimeryczny występ, choć zobaczycie za chwilę, że gazeta docenia to, co zrobił na Murawie. Zdobył wspaniałą bramkę, no, goladzo, można by było powiedzieć, ale był zamieszany w stratę dwóch. Do tego cały epizod ten z faraonim, o którym już wspomniałem, karnego, nie wykorzystuje najlepszy snajper specji balanzola. No kiedy, jeśli nie w takich meczach? Race lecą na murawę. Mecz kilkakrotnie zostaje przerwany przez Daniele Orsato. W ogóle sędziowie z najwyższej, przynajmniej w teorii półki, choć Orsato popełnił kilka kontrowersyjnych błędów, uważam. Napięcie, dymy, emocje. Gazeta pisze. O spektaklu El Lasu pod wodzą Ngongę i flopie, w topie Mbalinzoli. No i o świetnym, świetnym oczywiście, występie Lorenzo Montipo w bramce El Lasu. Fantastyczne interwencje golkipera Werończyków. Specja wraca do Serie B. Ciekawi jesteśmy, co z Leonardo Semplicim jako. Że kontrakt obowiązujący do końca tego sezonu miał być automatycznie przedłużony wyłącznie w przypadku utrzymania w Serie A, warunek niespełniony, więc kto wie, czy specja, czy Liguryjczycy nie pożegnają się z, ze swoim trenerem. No i co jeszcze? Do Serie B oczywiście wędrują Polacy. Drągowski, Reca, Wiśniewski, Żurkowski, choć mam wrażenie, że Drągowski i Żurkowski mogą opuścić ekipę specji. Jak wy czujecie? Wiśniewski, Reca? Nie wiem. Natomiast mam takie poczucie, że golkiper i pomoc, mogą faktycznie niedługo odejść z tego zespołu. Marco Zaffaroni, trener lasu Verona, oczywiście rozemocjonowany, pełen emocji, powiedział po tym meczu. To był fantastyczny powrót z zaświatów. Wspinaczka, która zaowocowała naszym utrzymaniem semplici, z kolei powiedział, że ten mecz był niejako odbiciem 15 poprzednich pod jego wodzą, to znaczy specja kreuje, tworzy mnóstwo sytuacji, ale nie potrafi ich wykorzystać. Semplici przeprosił kibiców za ten spadek. No a co się z nim stanie, przekonamy się już niebawem. My zerknijmy do rubryki Le w gazecie Dello Sport, żeby sprawdzić noty również dla Polaków. Specja oceniona na szóstkę, werona na siódemkę. Bo Bohaterem specji Ethan Ampadu, choćby za to, że próbował, że był aktywny. Gazetta stwierdza, że warto to docenić, choć zawodnik otrzymuje notę 6, taką samą choćby, jakby, choćby jak Verde, Ferrer, Esposito, Burabia czy Eldor Szomurodow. Najsłabszym graczem liguryjczyków, ten, który mógł zawieść zawsze, ale nie wczoraj. Balanzola, tylko Tylko 4,5. Chientra sprawił, że brakowało mu tchu, a do tego nie strzelił karnego. Zaledwie podał piłkę do Lorenzo Montipo. Drągowski i Żurkowski z notami 5,5. Wiśniewski zrecał na piątkę. Mecz nie wyszedł, zwłaszcza Przemysławowi Wiśniewskiemu, który popełnił kilka istotnych błędów. No i niepocieszony zszedł w drugiej połowie z boiska. Montipo, który do spółki z Ngonko otrzymał ósemkę. To dwóch bohaterów La Suverona i tego utrzymania w Serie A. Sporo siódemek z kolei w ekipie Ellasu dla Manianiego, Hiena, Tames czy Sulemany Paweł Dawidowicz na 6,5, ale zszedł tylko ze względu na żółtą kartkę na koncie, nie z uwagi na jakieś rażące błędy, które by popełnił. Ellas zostaje w pierwszej lidze, Specja spada do drugiej. To dla niej hymn o generoza wybrzmiał wczoraj wieczorem po raz ostatni, przynajmniej na najbliższy piłkarski rok. Cieszy się za to Kaliari. Kaliari, które rzutem na taśmę awansuje do serii Ano. Gdyby ten mecz zakończył się wynikiem 0 do 0, to awansowałoby Bari z uwagi na lepszą, wyższą pozycję w sezonie, w części zasadniczej sezonu 2022-23. W końcu Bari zajęło trzecie miejsce, Kaliari piąte. Bari zdobyło 5 punktów więcej, ale takimi prawami rządzą się baraże. No i co? No i wyspiarze mogą się cieszyć. Claudio Ranieri wręcz noszony na rękach. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport, czyli gazety, która nazywa dzisiaj Claudio Ranieriego mianem ser, mianem księcia. No właśnie, i pisze o Pawolettim, który rzutem na taśmę zagwarantował Caliari awans. Kaliari napierało przez cały mecz. Warto zwrócić uwagę, że aż 18 razy strzelało, z czego 8 razy celnie, podczas gdy Bari oddało tylko jeden celny strzał w tym spotkaniu. Pod względem Statystyk zdecydowanie przeważało, choć jak wszyscy wiemy, nie zawsze to okazuje się decydujące, ale tym razem tak. Emocjom na San Nicola nie było końca. Na trybunach zasiadło, słuchajcie, 58 tysięcy kibiców, dokładnie 58 206. 206 widzów pojawiło się na stadionie. Pavoletti okazał się bohaterem i to niedługo po wejściu na boisko un fulmine, czytamy, czyli niczym grom z jasnego nieba, który sprawił, że Bari piądzie Bari płacze, tak czytamy dzisiaj w Corriere dello Sport. Claudio Ranieri noszony na rękach wczoraj, dzisiaj nazywany przez naczelnego Corriere Iwana niego właśnie mianem ser, mianem księcia. On sam po meczu powiedział, że ten sukces jest tak naprawdę sukcem społeczności. Cagliari cytowany w artykule przez Giorgio Marotte, Claudio Ranieri powiedział dziękuję chłopakom, którzy pokazali swoją prawdziwą wartość. Pojawiły się też łzy wzruszenia, dokładnie do, do tego bardzo ładnie zachował się, kiedy to fani Cagliari zaczęli niejako wyśmiewać się z kibiców Bari, zaczęli śpiewać im o Serie B, wówczas to Claudio Ranieri podszedł do trybuny okupowanej przez fanów jego drużyny i Poprosił, zaapelował wręcz, żeby tifozy nie zachowywali się w ten sposób, tylko żeby okazali szacunek rywalowi. Wypowiedział się też Lapadula, który stwierdził, to niemal nierealne marzenie, które jednak się urzeczywistnia. Pracowaliśmy nad tym cały sezon. Radunowicz przyznał z kolei, że kiedy zobaczył, jak piłka wpada do bramki, to myślał, że to jakiś sen. Kaliari wraca więc do Serie A pod wodzą Claudio Ranieriego. O ile nie zostanie wyciągnięty z tego klubu przez jakiś inny mm, pierwszoligowy e, klub, zobaczymy. Kaliari więc witam Mamy od sierpnia pod hashtagiem włoska robota w Sports, no i będziemy relacjonować również mecze tego zespołu dla Was i dla nas, drodzy amici sportivi. Ja zaglądam tymczasem, zaglądam do rubryki Domada del Giorno z uwagi na to, że trzeba zobaczyć, jak tam Wasze nastroje po finale, a w zasadzie po trzech finałach, bo o to dzisiaj pytam, czy Calcio is back, faktycznie is back, i czy lepiej czuć, czy warto, czy. Powinniśmy czuć bardziej dumę czy rozczarowanie z tego, co wydarzyło się w tych włoskich finałach. Na razie 58% 58 dokładnie, tak, procent głosów na opcję duma, trzy włoskie zespoły w finałach. Druga opcja to rozczarowanie, trzy porażki Włochów, 42% póki co. No a w komentarzach Dario Jan pisze m.in. udany sezon dla włoskich klubów, choć szkoda, że na trzy finały nie ma ani jednego włoskiego zwycięzcy. A to raczej szybko się nie powtórzy. To prawda, szansa była, okazja nie bywała. Tym razem bez sukcesów liczymy na to, że sezon 2023-24 będzie równie albo nawet jeszcze bardziej okraszony sukcesami włoskich ekip. Sezon 2022/2023 kończy się w tym momencie. Finał Ligi Mistrzów oraz baraże były ostatnim jego akcentem, ostatnim dźwiękiem w tej całej symfonii, drodzy Amici Sportivi, której słuchaliśmy przez długie miesiące wspólnie z przerwą na Mundial. To był niezwykły sezon. No i dziękuję jeszcze raz, podobnie jak w poprzednim wydaniu porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej, że byliście z nami, byliście z nami w Eleven Sports na kanale Amici Sportivi. Jeszcze w czerwcu na kanale Amici Sportivi podsumujemy sobie nasze przewidywania, w ogóle podsumujemy sezon i rozliczymy nasze przedsezonowe przewidywania. Już nawet sam nie pamiętam, jak to było, ale przypomnimy sobie i wrócimy do tych naszych typów. Być może trafiliśmy z niektórymi, być może obśmiejemy większość z nich, jak to zazwyczaj bywa. Zapraszam już na live, który zorganizujemy mniej więcej w drugiej połowie czerwca, już niebawem. Bądźcie z nami. No a na razie czas na przerwę, choć będziemy chcieli się pojawiać oczywiście co jakiś czas, żeby fundować Wam emocje po włosku, żeby nie zostawić Was bez kalcio w ogóle. No i co? Zapraszam na blog Amicisportivi.com, bo tam również publikujemy teksty, które mam nadzieję przyjemnie będzie czytać, czy przy których przyjemnie będzie się czasami przy kawce zatrzymać. Amici Sportivi, dziękuję za subskrypcję tego kanału, dziękuję za każdą łapę w górę, dziękuję tradycyjnie wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu i którzy oglądają. W całości odcinki porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej, ukłony przed Wami. A teraz życzę Wam udanego dnia, udanego tygodnia i udanej przerwy mi międzysezonowej. No, czas odpocząć, czas nabrać sił, bo nowy sezon zbliży się szybciej, niż tego się spodziewamy. A póki co przyjdzie czas na letnie mercato, o którym też będziemy z Wami rozmawiać na naszym kanale. Buona giornata, amici sportivi. Grazie per tutto. Ciao.